Cześć wszystkim, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj będzie to The Sims 2, ale nie taka zwykła rozgrywka, ponieważ dzisiaj w końcu się zebrałam, żeby przedstawić wam niezwykle rozbudowanego moda, którym jest Inseminator, nawet nie wiem go wypowiedzieć, nawet nie potrafię tego wypowiedzieć, Inseminator, tak. Inseminator. To jest mod, który po prostu daje nam opcje tak rozmaite, że nie potrzebujemy żadnych kodów. Wystarczy mieć go w grze i możemy z nim zrobić prawie wszystko, co tylko potrzebujemy. Chociaż nie jestem pewna, czy wszystko, bo czy możemy zmienić pogodę, żeby na przykład nie padał teraz deszcz? Oto jest pytanie. W każdym razie to przeczuwam, że to będzie podzielone na kilka odcinków, ponieważ, no jak mówię, ten mod jest tak rozbudowany, że nie zdołam pokazać wszystkich jego opcji w tym jednym odcinku. Będzie to trwało 2 godziny. dlatego tak, dzisiaj się zajmiemy kilkoma jego funkcjami. Oczywiście jesteśmy u biedaków, bo gdzieżby indziej, no gdzie ja miałabym testować cokolwiek, jak nie u Balbiny. Wspomnienia, po prostu melancholia i w ogóle wszystko. Zobaczcie. Pamiętacie te pierwsze odcinki? Tak, to było tak dawno, to chyba było 4 lata temu, albo 3, chyba 3, no nie wiem ile ja jestem na tym YouTubie z tymi przerwami swoimi, ale jakoś tak to będzie. No dobra, nie rozgaduję się. Jak już zauważyliście, postawiłam taką niezwykłą maszynę, którą znajdziecie tutaj. Jak wejdziecie, po prostu klikniecie na ziemię, edytory i tutaj macie Inseminator. Tak, i jak ją klikniecie, to wam się pojawia właśnie taka maszyna, która nam służy do naprawdę wielu rzeczy. Jak możecie zauważyć, mamy tu opcję mojej sylwetki, czyli możemy sobie ustawić domyślną lub możemy sprawić, żeby Balbina stała się gruba. Balbina, odłóż te książki. Dzisiaj nie jesteś mamuśką, dzisiaj jesteś naszą testerką. Pokaż wszystkim, jak grubniesz. O nie, bo ona jest w ciąży. To nic. To jej się nawet przyda trochę. O. I tak oto Balbina stała się gruba. Tak oto Balbina stała się gruba i równie dobrze możemy teraz... O nie! Zobaczcie! Ona w ogóle jest w ciąży i teraz nam się pojawiły nowe opcje. Ale to zaraz, czekajcie. Bo to jest też tak, że to zależy, w które miejsce klikniecie. Bo ja kliknęłam tutaj i macie moją sylwetkę, potrzeby, bla bla bla. Tutaj macie odnośnie ciąży. W tym miejscu macie dorastanie, starzenie się, pozostałe dni, zmień godzinę, dzień tygodnia. Tutaj... aha, i to będzie chyba wszystko, tak? Aha, jeszcze tutaj jest jedno. Więc zależnie od tego, gdzie klikniecie, to macie inne opcje. Boże, te simy zawsze przychodzą i mi przeszkadzają. Dobra, Balbina zgrubła, to teraz zrobimy, żeby Balbina znowu była chuda. Albo damy jej domyślną sylwetkę. Domyślną, tak. Balbina, nie możesz czytać książek. Wiecie, co zrobię? Wyłączę im wolną wolę. Będzie mi się lepiej to prezentowało. Balbina, proszę cię. Wróć do swojej sylwetki domyślnej. O Chrystusie. No dobra. Teraz masz piękną sylwetkę. Tak. I przy okazji, patrząc na ich potrzeby, mamy tutaj taką zakładkę potrzeby i możemy odświeżyć całej rodzinie potrzeby. Proszę bardzo. I wszystko pięknie nam tutaj wskakuje. I to jest jednorazowe. Jezus Maria, idź stąd, babo. I wszyscy są szczęśliwi, proszę bardzo. Jednorazowa akcja w razie jakiejś kryzysowej sytuacji. Mamy też tutaj opcję wskaźnika aspiracji. Możemy dać sobie maksimum. Platynowy, złoty, zielony, czerwony, minimalny. Oczywiście to jest cheatowanie, no. Wiadomo, że to jest cheatowanie. Ale czasem są jakieś takie kryzysowe sytuacje, że na przykład potrzebujemy coś, żeby ten wskaźnik był wyższy.
O właśnie. No i po prostu możemy sobie w ten sposób ułatwić życie. Tak samo mamy aspiracje. Możemy sobie wybrać nową aspirację lub odświeżyć pragnienia. Wybierzmy jej aspirację. Jak widzicie, ona ma, żeby mieć pragnienie stworzenia rodziny, może romansować. Tutaj wszystkie aspiracje mamy fajnie dostępne. Możemy jej zmienić to w każdej chwili. O, i jej się przetasowały przy okazji te pragnienia. Ale cel życiowy się nie zmienił. Tak samo właśnie można sobie odświeżyć moje pragnienia. Ale jeśli tak wyświetlają te same w kółko, więc tak, tutaj byliśmy. Mo usuń. Tak, możemy sobie usunąć Simów, ale tego nie będę robić. A możemy usunąć wszystkich gości, o. Czekajcie. Jest tu ktoś jeszcze? A nie, nie ma. Poszli sobie. No nic. W każdym razie jest taka opcja, że można ich usunąć. Dalej. Poziom reputacji. Możemy sobie ustawić oczywiście poziom reputacji. Możemy go maksymalizować, tak, czyli mi, ja tak to rozumiem, albo wszystkim na tej parceli, albo ustawić na poziom trzeci, drugi, pierwszy, albo na minimum, to jest chyba takie oczywiste. Punkty reputacji, też możemy sobie je dodać, maksymalizować. Tak, już, no. Możemy dać sobie nowe imię. Dla Damiana, dla Balbiny, albo dla Błażeja, czy dla sąsiada nawet. Spróbujmy to, tą opcję. O, Damian przeprowadził Angelikę. Aha, no tak, jeszcze musimy na niego nakrzyczeć, że ma słabe oceny i się źle uczy. Balbina, skończyłaś? Skończyłaś? Psujesz odcinek. I proszę bardzo, możemy zmienić imię i dajemy OK. No ja daję OK, bo jej nie zmienia imienia, ale można wpisać nowe. Dalej, status. Mój status. Tak. I jak klikniemy mój status, wyświetla się taka tabelka informacyjna. Jest Balbina Biedak, dane ciąży, imię ojca. Sławomir Biedak, całkowity czas ciąży 23, liczba dzieci 1, dane ogólne. No i tutaj są jakieś preferencje względem sylwetki, preferencje względem mężczyzn i wszystko mi zniknęło, bo nie dałam pauzy, ale wiecie o co chodzi. Status parceli możemy kliknąć i wychodzi nam maksymalna ilość gości, włączone starzenie się, zazdrość na parceli i tu są takie różne takie właściwości. No, a zmień model, to po prostu można sobie zmienić model tego całego. Co tu się dzieje? Co wy tu robicie, jak ja nie patrzę? Och, dobra, drugi plan musi swoje, jak zwykle. Tutaj mamy informacje. Ale informacje to są odnośnie tego inseminatora, więc to jest nieistotne. No, więc to by było tyle, jeśli chodzi o ten moduł, ten kawałek. Dalej mamy właśnie tutaj odnośnie ciąży. Szczegóły ciąży, moja ciąża. No i wyskoczy nam właśnie, kto jest ojcem, całkowity czas ciąży, liczba dzieci. Możemy też... czekaj, to jest co było? Etap ciąży. Możemy sobie przeskoczyć do drugiego etapu ciąży, trymestru, przepraszam, ciąży, do trzeciego lub w ogóle całkowicie rozwiązać ciążę, czyli żeby ona w tej chwili urodziła. Możemy przyspieszyć ciążę, czyli to też ją posunie jakoś do przodu. Zobaczmy tą opcję. Co? Co to sprawiło? To nie sprawiło, że jej wyskoczył jeszcze brzuch, ale nie wiem. Nie wiem, jak to działa. Po prostu chyba ta ciąża szybciej będzie szła, czy coś takiego. Tak, i możemy spowolnić ciążę. A jak szczegóły ciąży, pokaż. Tu się nic nie zmieniło, dobra. Dobra, możemy też wstrzymać ciążę w ogóle. Usunąć. Możemy zmienić ojca nawet. Po prostu możemy sobie zmienić ojca. Nawet może... O! Właśnie, przyspieszyliśmy ciążę i proszę. Jest tutaj nam już coś tam się zadziało. Co jeszcze mamy? Aha, zmień ilość dzieci.
Co by na to, żeby Balbina miała jednak bliźniaki, a nie jednego syna? Tak, jeśli ktoś komuś by bardzo zależało, to właśnie, proszę bardzo, liczba dzieci dwoje. Można tak kombinować. Co jeszcze tutaj mamy? Aha, bo tak, przyspieszyliśmy jej ciążę i dlatego ona teraz będzie chyba... Będzie to się szybko działo po prostu. Dobrze, tutaj mamy wszystko. Zmień ilość dzieci, zmień ojca, tu już wszystko. Teraz tutaj. Tutaj mamy dorastanie. Tak, możemy sprawić, żeby Simka dorosła. Nie chcemy, żeby Balbina dorosła. Możemy wybrać po prostu wiek. Żeby na przykład Balbina była małym dzieckiem teraz, albo dzieckiem, albo nastolatką, dorosłym, emerytem. Nastolatek jako dorosły. No tak, bo ona teraz będzie... Ona już rodzi. Właśnie na czym polega przyspieszenie ciąży. Tylko, że nie pojawia się brzuch, jakby... O, że kablonowna! W siebie? Kremla też! No dobrze, urodziły nam się dwóch chłopców. A jeszcze nie, jeszcze to w ogóle nie było w planach, ale okej. W sumie to ciekawe losy biedaków byłyby, gdyby Balbina na początku urodziła bliźniaki. My wracamy tutaj. Jeszcze może na chwilę do tej ciąży, bo... No, teraz na przykład pojawiło się... Bo Balbina nie jest w ogóle w ciąży, więc może mieć losową ilość dzieci z kimś, z sąsiadem, albo z tymi, którzy są na jej parceli. Ciąża z obcym, czyli może mieć dziecko z... z kosmitą. Albo ciąża nawet ze śmiercią i tutaj wybieramy sobie albo losową ilość dzieci, albo też bliźniaki lub pojedyncze dziecko. Więc... Tak. To też jest opcja na szybką ciążę. I też myślę sobie, że jak tam było to przyspieszenie tej ciąży, więc przy każdym etapie, jak nas na nią właśnie nakierowało, to można było sobie tą ciążę z powrotem zwolnić i wtedy nie urodziłaby w ciągu, nie wiem, tej godziny, czy tam dwóch godzin, ile to tam minęło. W każdym razie wracamy tutaj teraz, bo mamy tutaj dorastanie właśnie. Mamy niech Bobas dorośnie, czyli możemy zrobić urodziny Cyprianowi i Cyrylowi od razu. Tak, tutaj możemy sobie dorosnąć, tutaj możemy wybrać sobie wiek. Jeszcze nie skończyłam tutaj mówić, że jest nastolatek jako dorosły. I nastolatek jako dorosły, to po prostu on ma chyba takie... on ma po prostu funkcję jak dorosły. Czyli może normalnie romansować, chyba mieć dzieci i tak dalej. Z tego, co mi się wydaje. Zaraz to zresztą przetestuję. Proszę bardzo. Wybierz wiek. Nastolatek jako dorosły. Jakie ma opcje? No ale dobra. Ale patrzcie, jemu już się marzy ślub, czyli nastolatkowie mogą mieć ślub i dziecko, jeśli są nastolatkiem jako dorosły. Oczywiście nie wiem, czy to za bardzo nie będzie w grze nam psuło, ale okej. I mamy dalej. Możemy zmienić wygląd. Balbinie na przykład. Dodatki, rysy twarzy. I pojawia nam się takie okienko i mamy tutaj taką operację plastyczną na szybko, możemy jej tutaj pozmieniać, jakieś szczegóły i tak dalej, czego ja nie chcę robić oczywiście, ale jest taka opcja. Normalnie możemy wszystko sobie tutaj zmieniać. Więc też spoko na jakąś szybką operację plastyczną. Dzień tygodnia możemy sobie zmienić, możemy sobie ustawić niedzielę. I się zmienia na niedzielę. Można zmienić godzinę, żeby była 11. I jest 11, co prawda w nocy, ale jest.
Pozostałe dni w tym wieku możemy sobie zresetować przeżyte dni. Odjąć jakiś dzień, dodać dzień. Możemy sobie dodać dni Balbinie, Cyrylowi, Cyprianowi. Wszystkim tutaj obecnym w naszej rodzinie. Wakacje. Możemy sobie dodać dni do wakacji, albo odjąć dni. Też jest spoko opcja. No i tutaj niech chłopak dorośnie. Ja tutaj w ogóle zrobię im teraz potrzeby, żeby odśwież całej rodzinie, żeby byli zadowoleni. Tak, i cóż, tutaj mieliśmy ciążę i została nam jeszcze jedna opcja. Taka opcja widzę bardziej... bardziej dotycząca parceli. Metoda teleportacji. W obłoku domyślna, znikanie bez efektów. Czyli możemy ustawić sobie coś takiego. Metoda przywołania. Migotanie, znikanie. Też ciekawe, ale tryb kupowania. Usuń z katalogu elektronika wszystkie. Niektóre opcje są naprawdę inne. Zapisywanie gry dostępne. Przywróć rodzinę, ugaś wszystkie pożary, wyłącz tryb kupowania i budowy. Włącz znaczy się. Tak, to się przydaje na parcelach publicznych, że możemy włączyć tryb kupowania budowy i coś po prostu dokupić. Ale to i tak będzie szło z naszych funduszy, z tego co pamiętam. Możemy na szybko ugasić szybkie pożary, no i przywrócić rodzinę. Zapisywanie gry na parcelach publicznych, z tego co sama już próbowałam nieraz, nie działa i tak. Nie wiem dlaczego, ale po prostu mi to nie działało. Dalej. Menu miejsca przeznaczenia. O Jezus. Co to jest? Dodaj menu ognia. I co się stało? Czy to coś nam zmieniło? Nie za bardzo. Nie za bardzo założyłam. Co się stało? Szczerze powiem. No okej. Nie wiem, nie mam pojęcia. Czy jej się coś zmieniło w potrzebach? Nie. Nie mam pojęcia, do czego to służy, to menu ognia. Pamiątki z wakacji, nauka tańca, klepańca. Czyli co? Czyli mogę jej mieszać we wspomnieniach, tak? Czy co? Aha. To po prostu tu się zmieni, tak? W tych wspomnieniach, w pamiątkach z wakacji dodało nam się taniec, klepaniec. Czyli też możemy sobie to w ten sposób cheatować, tak? Forma żywota. O Jezus, nasza Balbina może być simo rośliną. Zobaczmy to wszyscy, na pewno chcemy to zobaczyć. No nie może być. W ogóle wiecie co? Ja bym chciała, żeby tu było jasno. I do tego mi posłuży oczywiście inseminator. Zmień godzinę na 11. Ale nie 23, Boże. No właśnie to jest ten problem. 6. 9. Kurde, patrzcie, to jest ten problem, że robią nam, wiecie co, późną godzinę, a nie wczesną, więc damy 6 rano. A dobra, Balbina stała się simoroślą i ma tylko 3 potrzeby. Tak, i co mamy dalej? No, możemy też zrobić wilkołaka, wampira i tak dalej. Elektronika, odtwarzacz MP3. Aha, tutaj możemy sobie dodać telefon komórkowy, odtwarzacz MP3, grę przenośną. To też jest przydatne, jeśli na wsi nie chce specjalnie po to jechać do sklepu. Możemy dezaktywować Sima. Czyli on nie będzie wtedy w naszej rodzinie, albo aktywować Sima. Boże, co ja gadam. Nie będzie w rodzinie, tylko po prostu będziemy mogli nim sterować. O to mi chodziło. Ale oczywiście takim bobasem się nie da sterować, więc to jest i tak bez sensu.
No ale możemy. Możemy, jakbyśmy chcieli. I teraz w takim razie weźmy, dezaktywujmy Sima Cypriana. O-o. Okej, nie o to mi chodziło. Wracaj do rodziny. Aha, czyli jak dezaktywujemy, to on się usuwa całkiem z rodziny. Rozumiem. O, w końcu nastała jasność, nie? Wychoduj dziecioroś, ej. Patrzcie. Ale to już jest opcja... Ale wychoduj dziecioroś, to jest już opcja raczej simorośli. O kurde. No to mamy takie bonusy, moi drodzy, w tym dzisiejszym teście. Znowu chłopiec. Balbina jest skazana na chłopców. O, matko. Może dajmy mu na imię... Groszek. No, macie bardzo ciekawe życie, moi drodzy. Ojej! Ja nigdy tego nie widziałam. Groszek, bieda, kurde. Dobra, taki bonusik. Taki bonusik. Samobójstwo, o mój Boże. Umrzyj od much, umrzyj od satelity. Możemy umrzeć od wszystkiego, po prostu. Umrzyj od porażenia prądem. Umrzyj od utopienia, jak nasz Sławek. To przecież on na pewno tak popełnił samobójstwo. Z głodu, na chorobę, z przerażenia, ze starości. Mamy tutaj wszystkie opcje, żeby po prostu zabić Sima. Tak o, po prostu. Bez zrobienia niczego. Aha, a tu jest opcja edytorów. Do tego przejdziemy sobie w kolejnym odcinku. I tutaj jeszcze widzę, że możemy ustawić sobie zazdrość na parceli. Możemy włączyć sobie zazdrość na parceli i nie wiem, co nam to zmieni. Pewnie na razie nic. O, jakiś piesek przyleciał. Czemu szczeka? O, i pingwin! Matko jedyno. To chyba nie było wywołane tą opcją, ale... Ale okej. No, w każdym razie to chyba jest tyle, jeśli chodzi o tą naszą maszynę magiczną. Jak widzicie, już sama ta maszyna, ona po prostu sprawia, że mamy po prostu taką władzę nad naszymi simami i możemy robić takie super rzeczy. Bez wpisywania niczego, bo ja tutaj nic nie wpisywałam. Po prostu mam moda w grze i on robi wszystko, co chce. Tak, i w sumie to było tyle, jeśli chodzi o ten sprzęt. Ale jeszcze nam zostało... jeszcze nam zostało właśnie... sprawdzenie. Matko, ona ma teraz tyle dziwnych opcji. Zostało nam jeszcze sprawdzenie... gdzie to się podziało? Czy ona już tego nie ma, bo... czekajcie, zmienimy ją w człowieka. Dobra, a teraz jak ją zmienić w człowieka? Oto jest pytanie. Bo widzę, że nie ma tej opcji. Upsi. No więc tak, trzeba uważać, moi drodzy, bo jak widzicie, można być... Aha, można uleczyć. Tak, musimy po prostu kliknąć to samo i ulecz simoroślizmu. Tak, simoroślizmu. Ulecz się. I znowu Malminka jest normalna. Proszę bardzo. Tak. Aha, bo to się tu klikało. Jak klikniemy na podłogę, to jeszcze mamy tutaj mnóstwo innych opcji, które już przetestujemy sobie, moi drodzy, na kolejnym odcinku, ponieważ ten już dobiega końca. Ej, psie! Tak. Ponieważ ten już dobiega końca, żegnamy się z naszą rodzinką biedaków. Dziękujemy im serdecznie za opisa, za pokazanie na młoda. Właściwie to Balbina była tutaj główną testerką. Mam nadzieję, że troszkę Wam to rozjaśniło, jak ten mod w ogóle działa. Link do tego moda zostawiam Wam oczywiście w opisie, jeśli chcecie go już sobie pobrać. A jeśli chcecie jeszcze poczekać na drugą część tego testu, to bardzo proszę o cierpliwość i tak. No i co? Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i pa pa!